Wracamy do rozmowy z Radosławem Kotarskim. Pięknie powiedziałeś przez A, nie przez E. Nie, przepraszam, wczoraj mi się wydawało. Nie ma problemu. Zupełnie co innego. Facet, który nieraz w sieci udowodnił, że potrafi rzeczy proste, rzeczy trudne opowiedzieć w prosty sposób, teraz porwał się na sposób nauczania. Mówiłeś przed króciutką przerwą na przegląd prasy, że to wszystko przez wojnę i to wszystko przez Prusaków, a jesteśmy w stanie to odmienić i sami, nie patrząc na to, jak skonstruowana jest szkoła, uczyć się mądrzej? Tak, bardzo słusznie zauważyłeś, że za naszego pokolenia i prawdopodobnie za pokolenia naszych dzieci, tak samo nie sądzę, żeby ten system edukacyjny się zmienił. Mhm. Bo zwróćmy uwagę na coś, co nam się wydaje bardzo proste, a w rzeczywistości zmienia wszystko. Mhm. To jest tak, że gdybyśmy my dzisiaj zobaczyli, jak działa szkoła, to działa ona w taki sposób, że nauczyciel prezentuje lekcje, jakieś treści, a następnie później jest sprawdzane to, czy uczniowie się tego nauczyli. Mhm. I to brzmi normalnie. Nie? Jak o tym mówię, to cię to nie szokuje. A teraz zwróć uwagę na to, że ten sam przykład zrobimy tylko w temacie szkoły pływania. Czyli wyobraź sobie sytuację taką, że mamy do czynienia z dobrym nauczycielem, a w polskich szkołach pracują naprawdę często dobrzy nauczyciele, którzy mają basen na środku sali lekcyjnej, rozbierają się do kąpielówek i mówią tak, a teraz drodzy uczniowie, tak się pływa, proszę bardzo, się skacze, się pływa, ja wam zaprezentuję, czy macie jakieś pytania? Nie mamy pytań. Dobrze, to w takim razie za tydzień będzie z tego sprawdzian i on przychodzi za tydzień i wrzuca te dzieci do tego basenu. No, no i to nie, by się zakończyło tragicznie. Problem, się przez tydzień no właśnie, ich problem. Rodziców. Tylko problem polega na tym, że nikt im nie powiedział, jak się mają nauczyć. Mhm. I to jest realny problem. I tak naprawdę moja książka w dużej mierze ma ten problem właśnie, o którym cały czas mówimy i tą dziurę trochę zapełnić i powiedzieć, drogi uczniu, to od ciebie zależy, jak ty się nauczysz. I to jest być może trochę niepopularne i się wielu uczniom narażam, ale ja sam przez całe szkolne lata myślałem, że to nauczyciel się uczy za mnie, że ja się na lekcjach uczę. Nieprawda. Uczenie się kończy, kiedy jest dzwonek ostatni. Ale też dzisiaj pojawiają się, wiadomo, że jesteśmy akurat w takiej okolicy Warszawy, wiesz, Wilanowy, Konstanciny i tak dalej, że w szkołach, które są tutaj, słyszę od znajomych, że dzieciaki wracają do domu już zaopatrzone, to znaczy kończą się o 14 zajęcia, przez godzinę lekcje są odrabiane w samej szkole. To się pewnie gdzieś powolutku zaczyna zmieniać, no ale nie na taką skalę, na jakiej było, jakiej byśmy sobie marzyli. Jasne, no przede wszystkim dla mnie też zasadniczym pytaniem jest to, w jaki sposób my się w ogóle uczymy tych lekcji, czy też je odrabiamy. Dlatego, że jeden z profesorów psychologii kognitywnej, którą ja się właśnie w kontekście książki zajmuje. Kognitywnej, czyli? Czyli poznawczej, w zakresie tego, jak się uczymy, jak zapamiętujemy. On doszedł do wniosku po bardzo długich badaniach, że to, w jaki sposób my się najczęściej rzeczy uczymy, to my po prostu bierzemy dowolną treść. Niech też zrobię taki product placement jak w Klanie. Że dokładnie. O, wziąłem taką sekund, zupełnie przez przypadek taką książkę, ale tak naprawdę na niej dobrze to wytłumaczyć. I chcę się czegoś nauczyć, więc to, co ja zrobię, to ja przeczytam wielokrotnie ten sam rozdział i będę próbował go jakoś zapamiętywać, wkuwać. I to też nie brzmi jakoś szczególnie dziwnie, bo to jest podsumowanie naszej szkolnej edukacji. Ale eksponowanie się wielokrotne na jakieś treści wcale nie powoduje lepszego jego zapamiętywania. Najlepszy przykład masz w swoim portfelu. Co jest na odwrocie 100-złotowego banknotu pod orłem? To jest najpopularniejszy banknot w Polsce. Kto jak to, ale Jarosław Kuźniar widział wielokrotnie ten bank. Ty jesteś gościem z YouTube'a, ty zarabiasz takich pieniędzy, wiesz, tak. A my z Dominikiem musimy się zrzucić po 50 zł. Domino, masz 50, co jest na 50? Co jest na 50? No właśnie, to jest niesamowite, że my się wielokrotnie eksponowaliśmy na tą treść. Mieliśmy te banknoty w rękach, a nie potrafimy powiedzieć, że z tyłu są jednoznaczne symbole, łatwe przez wszystkich do odgadnięcia, czyli dwa nagie miecze, płaszcz krzyżacki, hełm, jednoznaczne symbole Wiktorii Grunwaldzkiej, którą zna każdy. I to dobrze nam pokazuje, że jednak to, jak my się wielokrotnie czymś otaczamy, nie za dużo pomaga. Są takie badania Ernsta Rotkopfa, który porównał świetnie przy okazji takiej rzeczywistości szkolnej, że jeśli ty tekst przeczytasz dwa razy czy cztery razy, to z punktu widzenia twoich wyników na egzaminie nie ma to żadnego znaczenia. Ale to nie ma znaczenia, jaki to tekst mimo wszystko? Wiesz, nie, jeżeli tam były na różnych, no, wiesz, tekst o Australii, o kałanach morskich, badano przeróżne rzeczy i za każdym razem wychodziło na to, że niestety to jest po prostu tak drastycznie słaba metoda zapamiętywania, że to jest naprawdę tak, ja to często porównuję do tego, jakbyś próbował łukiem strącić bombowce, które ci bombardują miasto. No może któraś strzała trafi w silnik, ale to jest powód, dla którego my ze szkoły tak bardzo mało pamiętamy, że to jest, my się uczymy na chwilę. Zdaj sobie sprawę z tego, jak dużo rzeczy my zapomnieliśmy ze szkoły. I to nie jest normalny stan. I problem polega na tym, że tak jak my w szkole nie uczymy się tego do końca, w jaki sposób się uczyć, to zwróć uwagę na to, że w twoim życiu zawodowym też się cały czas czegoś uczysz. Mm-hmm. To, że ty jesteś tutaj teraz taki biegły, FIFA Rafa w tych wszystkich rzeczach, to dzięki jest dlatego, Dominikowi. To dlatego, że ty się po prostu tego nauczyłeś. Nie, to po prostu, to nie jest trudne. No, ale wiesz, ale też pasjonujące. Może dlatego, że my uczymy się rzeczy, które nie są
dla nas pasjonujące. Może dlatego jest, jest mamy to po części prawdą, ale nie zawsze się będziemy uczyli takich rzeczy pasjonujących. No, z całym szacunkiem, uczenie się masy molowej dla mnie w szkole nigdy nie było czymś jakoś szczególnie interesującym, a jednak musiałem się tego ale nauczyć. Ale kalendarzyk już, nie? Ja wprawdzie dostałem 3+ z kalendarzyka, ale za cholerę nie rozumiałem, jak to to prawda, ale z drugiej strony zobacz, że w szkolnym, w normalnym życiu też się uczysz nudnych rzeczy. Procedur na przykład musisz się nauczyć często w pracy, niektórzy urzędnicy na przykład, no muszą te rzeczy wiedzieć poszczególne, co się dzieje jedno po drugim. I chodzi o to, żeby oni używali metod, które właśnie zostały po pierwsze przebadane naukowo, po drugie pozwalają ci coś zapamiętać skuteczniej, oszczędzając czas, bo jednak czy przeczytasz tekst 2 czy 4 razy, to zobacz, jak dużo więcej inwestujesz czasu zupełnie bez sensu. Mm. I chodzi o to, żeby faktycznie te nieco lepsze metody poznać i ja pomyślałem, że po pierwsze zbadam je teoretycznie, a po drugie zbadam je na sobie i stąd była ta wspomniana nauka szwedzkiego. Chociaż szwedzki był tym wyzwaniem, prawda? Tak. Mogła twoja żona wybrać gorzej. Tak, moja żona tak rzeczywiście już, ja w ogóle też nie ukrywałem tego, że chciałem wylosować, no ale też trudno mówić o wylosowaniu, chciałem wylosować portugalski albo japoński, bo pomyślałem, że to byłoby przyjemnie się tego nauczyć. Trafiło na nieszczęsny szwedzki, z czego byłem bardzo niezadowolony, ale dzisiaj polubiłem realnie, ten język jest okej. Okay. Natomiast no, to miało być uczciwe losowanie i miałem się nauczyć tego, co wylosuję. Dobra, Radek, teraz udowodnijmy widzom naszym, że jeżeli tobie przez pół roku udało się, używając lepszych niż te, o których wspomnieliśmy, metod, nauczyć szwedzkiego, którego nie znałeś nim w ZOM, tak, znałem to każdy byłby w stanie to zrobić przez pół roku? Tak, to jest tak, że ja podejrzewam, że wiele osób osiągnęłoby rezultaty dalece bardziej spektakularne ode mnie. Dlatego, że ja też muszę pamiętać, trzeba pamiętać o tym, że ja jestem 180 dni w roku na planie. Mhm. Urodził mi się dokładnie wtedy syn w momencie, w którym ja się uczyłem tego szwedzkiego. No jak, to super, nie śpisz, to się uczysz. Tak, nie śpisz, dokładnie. Potem jest dużo energii przez cały dzień. Jak byłem u ciebie w programie, rozmawialiśmy o moim synu właśnie, to ja się wtedy uczyłem w sekrecie, nikomu o tym nie mówiąc, bo ja też sam nie wiedziałem, jakie będą efekty tego. To też było niesamowite. Jakby się nie udało, to by się nie ujawniło, tak? Nie, ja bym pewnie o tym powiedział, bym napisał, że co pewnie zrobiłem źle, ale ja miałem duże zaufanie do teorii, którą przyswajałem przez naprawdę długi czas, ale chciałem to wszystko sprawdzić w praktyce i to się ostatecznie udało, bo jednak ten egzamin zdałem no, z całkiem dobrym wynikiem. To powiedz mi w takim razie, ja wiem, że pytanie będzie prostackie, ale to w takim razie jak się uczyć, żeby to było skuteczniejsze? Jasne. Przede wszystkim, to nie jest prostackie pytanie, ono wbrew pozorom jest bardzo głębokie, dlatego, że wiele osób myśli, że to, co znajduje się w mojej skromnej publikacji, to jest jakaś wiedza objawiona i to jest jakaś metoda, tak jak są metody i jakieś nazwisko. Właśnie nie o to chodzi. My bardzo często musimy zmienić nasze podstawowe nawyki w myśl tego, co właśnie psychologia przebadała. I weźmy najprostszą rzecz. Bardzo często my dostajemy taką informację, żeby sobie znaleźć jedno stałe miejsce, w którym się uczymy, jest cicho, spokojnie i wtedy ta nauka tam będzie efektywna. No, psychologa kognitywna mówi, że to jest bzdura, dlatego że w momencie, w którym my uczymy się tej samej rzeczy w paru różnych okolicznościach, to my okoliczności dookoła możemy użyć takie trochę jak haki, na których my zahaczamy informacje. I to, jak to świetnie działa... To i to słowo przydało mi się wtedy, kiedy mijałem akurat jakąś tam na przykład sesję. Dokładnie. I ty podświadomie to pamiętasz. I to, co jest bardzo ważne, to jest to, że my mamy tego dowody na wyciągnięcie ręki. Co robiłeś, kiedy było World Trade Center? Pracowałem w Radiu Z. Dokładnie. Znasz te okoliczności. Mhm. To, co tak naprawdę się stało, to jest sytuacja, w której ty połączyłeś jedną określoną informację z miejscem, w którym jesteś i twój mózg nauczył się tego określonego schematu. I dzięki temu zapamiętasz to jeszcze przez bardzo długi czas. Czyli na przykład coś, co ja w książce określam metodą zmiany miejsca, do której też trzeba dobrze podejść, bardzo może pomóc. Czy to zadziała w ten sposób, że jeżeli zrobimy rotację klas i dzieciaki będą po prostu non-stop w innym miejscu przyswajać tą samą wiedzę, to może być skuteczne? Wiesz co, ja tutaj przede wszystkim staram się nie predestynować do osoby, która zmienia rzeczywistość szkolną. Więc ja szukam tylko sposobu, wiesz, no bo dzisiaj w firmach to jest normalne, że się mówi, słuchaj, to ten taki pokoik, my byśmy go rozwalili, zrobimy ci taki open space, a najlepiej tam jest hamaczek, usiądź na tym hamaczku i popracuj sobie, wierząc, że on będzie lepszym pracownikiem, że będzie lepiej pracował. Zwróć uwagę, jak szybko się zmieniły miejsca pracy pod kątem tego właśnie, co też jest w dużej mierze nowoczesną zdobyczą psychologii. Czy w szkole się da zrobić na masową skalę? I
tak i nie, dlatego że niektóre z tych metod, o których ja mówiłem, jednoznacznie są badane w rzeczywistości szkolnej i tam osiągają spektakularne wyniki. Żeby nie być gołosłownym, podam jeden przykład. My na przykład bardzo często uczymy się w taki sposób, że tak jak ten średniowieczny mnich, powtarzamy cały czas jedną rzecz. Czyli na przykład jak się uczysz tenisa, to forehand jedziesz do momentu, kiedy będzie pięknie, ale potem się zabierasz coś innego. Tak samo. Tak, każdy trener mówi dokładnie tak samo. Zresztą to jest bardzo częsty sposób uczenia się nawet chociażby nawet gry na pianinie. Natomiast wszystko byłoby pięknie, ptaszki by nadal pięknie śpiewały i słoneczko by świeciło, gdyby nie przykład jednego człowieka, Mohameda Ali, który uczył się w zupełnie inny sposób tego, jak boksować. Normalnie było tak, że średnio 20 minut na worku jeden bokser spędzał po to, żeby szlifować jedno uderzenie. Mohamed Ali uczył się w taki sposób, że brał rzeczy na 3 minuty, skakał na skakance, potem przechodził na gruszkę, biegał po różnych stanowiskach. My wiemy o tym, bo on często lubił pokazywać. I co jest bardzo ciekawe, jego trener powiedział, że na sali ćwiczeniowej Mohamed Ali wyglądał jak najgorszy bokser świata, który się po prostu nie jest w stanie zabrać za jedną rzecz. Ale w tym szaleństwie była metoda i Mohamed Ali swoim przykładem pokazał, że coś, co się nazywa rozproszoną praktyką w psychologii kognitywnej, sytuacją, w której nie uczysz się cały czas tej samej umiejętności, ale mieszasz ją z innymi, może działać świetnie w rzeczywistości szkolnej. I droga z bokserskiego ringu do lekcji matematyki jest krótsza niż nam się wydaje. Dlatego, że my bardzo często, zobacz, kiedy się uczymy jakiegoś wzoru na matematyce, to poznajemy ten wzór i podstawiamy pod niego wartości. I to robisz do momentu, kiedy się tego nie nauczysz. Tak. Tylko problem polega na tym, że za 10 przykładem twój mózg się wyłączy, bo on już nie jest zaskakujące. Ale z drugiej strony przypominam sobie siebie, który... Mój ojciec nie był najczulszy, był dosyć surowym gościem. Jest, bo żyje. Ale jak mi kazał się uczyć tabliczki mnożenia, to zastanawiam się, czy ten sposób nie był jedynym możliwym, że ja musiałem siedzieć i na głos ją powtarzać po prostu do bólu i dzisiaj to jest tego typu zapamiętane w głowie gdzieś, że po prostu nie ma... Nie mógłbym się... Wydaje mi się, że nie nauczyłbym się jej w zupełnie inny sposób. Ale nauczyłeś się tego pamięciowo, ale gdy weźmiemy pod uwagę inną sytuację z matematycznej rzeczywistości, że na przykład owad leci ileś tam metrów na wschód, potem leci na południe i oblicz, ile jest od domu, który wzór podstawisz? To mam nadzieję, że na GPS-ie to wyjdzie. Wyjdzie, ale musisz wziąć twierdzenie Pitagorasa. I my w tym przypadku wiemy, że musimy wziąć twierdzenie Pitagorasa tylko wtedy, gdy matematyka nauczy nas rozwiązywania problemów. A matematyka nas nauczy rozwiązywania problemów, kiedy będziemy w stanie sami wyciągnąć wniosek, jaki wzór podstawić. Dlatego nie uczymy się w taki sposób, że bierzemy jeden wzór i podstawiamy cały czas wartości, tylko robimy 4 przykłady z jednego wzoru, 4 z następnego i 4 z jeszcze kolejnego, bo wtedy za każdym razem nasz mózg musi pomyśleć o rozwiązaniu. I to są często bardzo proste metody, które mogą zmienić rzeczywistość szkolną i ten przykład, o którym Ci mówię, został przebadany na uczniach matematyki i osoby, które uczyły się matematyki, tak jak Mohamed Ali uczył się boksu, osiągały dwukrotnie lepsze rezultaty na testach niż ludzie, którzy się uczyli tego standardowo. Wzór podstawiamy, potem następny wzór i sprawdzian. Ale czy w takim razie jesteśmy każdego przedmiotu się w stanie tak nauczyć? To znaczy, to jest tak, że... W ten sposób? Ja w książce opisałem 13 metod różnych i to jest tak, że w zależności od tematu, który masz, bierzesz sobie metodę, która dobrze do tego pasuje. Ja na co dzień nie używam wszystkich 13, używam mniej więcej 5-6 i sobie nimi rotuję, więc to jest tak, że śmiało mogę powiedzieć, że dowolnej umiejętności czy też wiedzy możemy się nauczyć z książki, którą starałem się skromnie napisać przy jakby wielkim uniżeniu, dlatego że nie wiem wszystkiego, więc dużo konsultowałem, pytałem. Dlatego ta książka ma 17 stron bibliografii. Jak długo w twojej głowie ten szwedzki zagościł? To jest ciekawe pytanie. Natomiast ja na przykład zdałem egzamin na Folkuniversitetet w maju i od tego czasu miałem może 5 lekcji i jak byłem właśnie ostatnio w programie śniadaniowym i mnie rodowity test testował, no to nie miałem większych problemów tego, żeby... Wkurzyłeś go po prostu swoją wiedzą. Nie, on do dzisiaj nie może mi uwierzyć, że to było pół roku, ale naprawdę było pół roku, bo właśnie na tym polegała cała akcja, żeby wziąć egzotyczny język, a szwedzki jest egzotycznym językiem. Trudno się go nauczyć w Polsce. Jest więcej materiałów do chińskiego, japońskiego, nie ma problemu. Tam wszyscy mówią po angielsku, więc to jest bez sensu tak naprawdę. O czym się przekonałeś? To prawda, natomiast zastanawiam się, tak jak mówisz, szkoły nie zmienisz, nie od tego jesteś, nie po to to zrobiłeś, nie po to napisałeś tę książkę, ale możemy dzieciakom dać podpowiedź, co one po szkole mogą w domu zrobić. Pytanie, czy
ten system, który im będzie narzucany przez parę godzin lekcyjnych, później mogą zmienić sobie w domu tak, żeby, wiesz, zrobić to lepiej. Mogą, bo gdybym miał podsumować 304 strony, które tutaj są, to jest tak, żeby powiedziałbym tak. Ty jesteś lepszy w tym lokowaniu niż ten program, o którym wspomniałeś. Tak? Ten? Nie, bo to jest tak, żebym, o kurczę, ale mi świeci na mnie słońce. O, atakuje strasznie. To by było tak, gdybyśmy chcieli to zrobić realiami tego już właśnie wspomnianego programu. Albo ja wychodzę ze stacji, tak, a ty się oblewasz kawą, mówisz, kurczę, wiesz, ta kawa na drugi, to w ogóle szybko schodzi. Ale jest tak świetnie, tak cieplutko mi teraz, jest zimny dzień i kopię tak dobrze, jakby tam uran był, co prawda, już się tak przebudziłem. Natomiast wracając do tego pytania, to gdybym miał streścić 304 strony książki, która leży mi na kolanach i jej w ogóle nie widać, to powiedziałbym, że to jest tak, że my musimy przede wszystkim jakiejś jednej rzeczy, którą sobie wybieramy, uczyć się w paru różnych sesjach, rozproszonych od siebie. I co jest bardzo ważne, każda kolejna sesja musi być inna niż poprzednia. Twój mózg musi być zaskakiwany różnymi sposobami podawania tej samej informacji. To jest tak trochę, jakbyś chciał kogoś nauczyć treści Hamleta, to nie wystawisz mu czterech tych samych przedstawień, tylko jedno będzie baletem, drugie będzie teatrem nowoczesnym, inne tradycyjnym i tak dalej. O to chodzi, żeby za każdym razem podejść do tego tematu trochę inaczej. To, co się stało, dlaczego ty pamiętałeś, gdzie byłeś w trakcie World Trade Center, to wynikało z tego, że ty po prostu wybrałeś w tym momencie bardzo skuteczną metodę zapamiętania tej jednej konkretnej informacji. A może emocja była taka, wiesz, to było coś takiego. To też jest tak powiązane tak naprawdę z metodą. Więc nie, oczywiście nie wszystkiego jesteśmy w stanie się tak nauczyć, używając tak drastycznej w pewien sposób metody. Niemniej jednak to jest rzecz, którą się da, ale trzeba to wziąć we własne ręce i nie liczyć na to, że to spadnie z nieba. I to nie, ja nie chcę od razu powiedzieć, to ja nie oskarżam polskiego systemu edukacji. Na całym świecie jest taki sam problem. Tak samo głupi problem. Jest tak samo głupi problem, pruskie dziedzictwo. Cały czas pruskie dziedzictwo. Jedna przegrana wojna zepsuła tyle dzieciństwa. Tak, to jest sytuacja taka i co jest bardzo ciekawe, w momencie, w którym przeczytasz sobie pracę na przykład Lucjana Zarzyckiego, który był polskim reformatorem oświaty z XIX wieku, jeszcze kiedy on krytykował z XIX wieku rzeczy, to jakbyś przeczytał to masz perfekcyjną laurkę dzisiejszego systemu edukacji. Oni dokładnie o tym pisali, że metoda pamięciowa i sytuacja, w której uczeń ma sobie samemu poradzić z natłokiem informacji w szkole, jest po prostu jedną wielką patologią. Natomiast ja za to też nie winię nauczycieli, żeby to wybrzmiało. Nie, no jasne, to oczywiście. No, oni są rzucani w pewien kocioł, oni muszą tak robić. Tak? Jest, wiesz, masz podstawę programową, wypadniesz na moment i masz problem, musisz biec po prostu jak ten kuń na wyścigach i się nie daj inaczej. Czyli gdybym ja sobie wziął tekst Hamleta teraz i go sobie śpiewał, albo do jakiejś na przykład ulubionej muzyki go sobie czytał, to jestem w stanie więcej z niego wyciągnąć. Weź sobie inne metody. Metodę nauczyciela opisane w książce. Ucz się Hamleta tak, jakbyś miał kogoś innego tego nauczyć. To jest świetna sytuacja. My nie wiemy do końca czemu. Duża część psychologii kognitywnej wiemy, że działa, a nie do końca mamy pewność, jak to się dzieje. Będzie powodowało, że w momencie, w którym się będziesz uczył z myślą nauczenia kogoś innego, dalece bardziej efektywnie się tego nauczysz. Z drugiej strony jesteś w stanie właśnie uczyć się tego w różnych miejscach, uczyć się na przykład poszczególnych części tego przedstawienia w odwrotnej kolejności, niestandardowej. Ona wbrew pozorom też jest w stanie zmienić na lepsze to, w jaki sposób zapamiętujesz. Tych metod mamy naprawdę sporo, a korzystamy z najbardziej ubogich, czyli właśnie wielokrotne. Dobrze, że Szekspir już tego nie widzi, nie słyszy. Jakbyś mu pozmieniał szyk, wiesz, postaci, cytaty i tak dalej, to by było. Ja już dzisiaj mam faktycznie tak, że ja już jestem, ja w ogóle Państwa przepraszam za to, że ja dużo gadam, jestem taki tak tutaj za bardzo ekspresywny, ale ja już dzisiaj wiem, że w momencie, w którym, tak, zacznijmy od najważniejszego. Drugie natomiast to jest to, że kiedy sobie zdałem sprawę z tego, że moją książkę kupiło 30 tysięcy osób, to ja już wiem, że to jest realna siła, której nic nie zatrzyma. To ja już w to realnie wierzę. Nie, jesteś lepszy niż Klan, niż wszystkie seriale TVN-u, lokujesz po prostu najpiękniej. Ale jednocześnie, bo to nie jest temat na tą rozmowę, a szkoda. Jasne. Natomiast Radek rzeczywiście jest jednym z tych gości, którzy ostatnio na rynku księgarskim udowodnili, że samemu można zrobić cuda, świetnie zorganizowawszy sobie system wydawania i promocji, i można udowodnić, że na książce po pierwsze można zarobić, można ją wydać samemu i ona jeszcze komuś może sprawić frajdę. Tak, tak. I to jest, wiesz, dużo ludzi przeciera oczy z niedowierzaniem, dlatego że my książkę sprzedajemy wyłącznie w internecie i nie podam pod jakim adresem, bo już nie jestem aż taki, ale nie ma jej w żadnym salonie sprzedaży, co wiele osób twierdziło, że się po prostu nie da. Ale to jaką masz marżę na książce? Lepszą niż Empik? Mam lepszą niż Empik i dzięki temu Czyli może
100%. Z każdej książki możemy fundować obiad dla pajacyka, co jest w ogóle cudowną sprawą. Jak ktoś kupi książkę, funduje obiad dla pajacyka, wszyscy szczęśliwi, tylko nie Empik. No, ale zobacz, jaka piękna. O Jezu, pięknie, Jezu. Więc dobrze. Tylko nie całuję, ja bym chciał ją pocałować pierwszy. Dobrze, powstrzymam się. Było mi bardzo miło. Dziękuję, Radek. Dziękuję, Radek, dziękuję. Wszystkiego dziękuję dobrego. Państwu również. Wszystkiego Kasia dobrego. Warnka u nas za chwilę, zobaczcie, tak? W jakim filmie za moment się pojawi. Szal. Poczekaj, a jeszcze szal dla mistrza. A szal, dokładnie, bo ja tutaj bez niego. Dziękuję.